Dzień dobry, kochani, dzień dobry. Dzisiaj, słuchajcie, dla odmiany jesteśmy w stajni Agmaja. Też jest przy Wiśle blisko, może powiedzieć, że bardzo blisko stajni Pociecha. No ale jakoś tak wyszło, że dzisiaj postanowiliśmy sobie w te święto podjechać tu do stajni. No i wam tu chcę pokazać konie, także polecamy też dla odmiany tą. Mhm. Edyk. Co? Stajnia Agmaja. Tak. Edyk. Nigdy tak nie rób, tak. Miałeś ciężko wyjść telefon tak do mnie? Nie mów mi, co mam robić, Boże, ja wiem. No, tak robisz, jak nie dajesz jak piłki. Hej. Nic nie mam, już nie mam nic. No. Jakie jest muszenia? Kawa z mlekiem. Ładnie musi być. Tak, no otwarte dłoni, słuchajcie, zawsze, że coś robimy, tak? Ja tak tutaj podałem rzeczywiście jak dla psa, ale tak malutki, nie mam nic. O. Znać palcami do dołu, bo nawet niechcący może koń złapać was, a tak naprawdę... Malina, to... koń. Hej! Malina! Tak naprawdę, niech sobie je. Fajna, słodka nazwa. Tak naprawdę bez właściciela najlepiej do koni nie podchodzić, nie głaskać, jeżeli się nie zna mowy ciała koni. No. Chcecie poznać mowę ciała koni, to zapraszam na kanał. Co tu jest? Jazz Horses. Albo Horse Princeski. Jest jako na Facebooku. Bardzo fajne dziewczyny, bardzo mądre. Dużo ciekawy daje porad. Śnieżka. Oj, juhu. Śnieżka jest. Ej, malutka. Biała. Śliczna. Nie jest napisane, co jest napisane? Śnieżka. Może dotykać? To też nie? No nic nie napisane, że teraz. No, dalej. Chciałem koni przyjechać. Chodź, kochanie. Ale tutaj stawimy. Łóżko. Jak uszy ma? Normalnie zaciekawiona. Ej, chodź. Chodź, kochanie. Z tobą trochę sobie potem zdjęcie zrobimy. Machniemy, co? Na fajca, co? Tak, no. Śnieżka. Boska. To miś, daj, weź, mam prośbę. Marylu ta następna jest. Co? Marylu następna jest. Marylu? Też fajne imię. Naprawdę. Srokacz. Taki typowo indiański koń. Czy właty takie. Tak? Mhm. No proszę. Dobrze. Co tam się dzieje po drugiej stronie? Pokaż. Co się dzieje po drugiej stronie? Tomku? Nie wiem, zaraz zobaczymy. Poezja. Poezja? Koń poezji. O. Cześć, tak poezja. Chodź do Mickiewicza, poezja. Hej. Wyciągnij rękę, bo chce cię powąchać. Cześć, malutka. To nie pusyk? No, taka niska, ale nie. Mniej więcej coś jak choreografia, nie? Aha. Ej, poezja. Jaki piękny. Widzisz, pasowałoby co? Tak Mickiewicz na poezji pojechał. Galopem, tak cicho, słuchajcie. Cicho, bo tutaj, tu nie ruszaj się teraz. Co? Indyk pawia jakby... Co? Do pawia się dostawia. On się napierzył i ten postawił cały wachlarz. Tak. Co jest w stanie wygrać? Paw, bo paw lata. Paw tu jest, naprawdę? Tak. O nie, ja bym chciała o tym. No i koza jest. Jaka piękna koza. Atos. Piękny. Czarny z taką pręgą białą. Tak? Atos. Atos. Atosik. Ogier. W wałach.
kręcę to metrę. Koza, zobacz. To jest stajnia, to nie jest koza kadmina. Fajna. Co? Chodzi i je owiec. Koza? Tak. Jak chodzi? Co? To koza tu jest? To koza? Tutaj właśnie pan daje akurat. Puść. A tu kózka stoi. Można ją dotknąć, tą kozę? Tak? Dotknij. Z rogami czy bez tą kozę? Z rogami. Cześć, Marytka. No. Nie mam. Pogłasz ją. O. Nie, odchodź do mnie. Dobra, nie, to już. Już na siłę, tak? Bo się wiesz, irytuje to w końcu, wiesz co się stanie. No, dobra. No. Mary, ma na mnie ta koza? Nie. A, Mary Lou to jest tamta. Dobrze, idziemy dalej. No. Jak się cieszę, czekaj, pofilmuj to. Jak się cieszę, że owiec został, tak czy co? Mary Lou. A to matka przyszła do mnie. Ale się ucieszyła na jej, albo coś miała, albo to jest jej właścicielka. Albo bardziej lubi. Albo. Tutaj zrobili okrągłe ujeżdżalnie. Baśka. Cześć, Baśka. Basiunia. Wiesz co, brakuje mi. Zobacz, czujesz ten zapach? No, siano. Pamiętam od razu, jak my przywoziliśmy i ty siedziałeś pod Carmen, a Carmen żarła. No, to były co, czasy. Siano, nowy żyłem w Senki, mam zdjęcie. Wysłałem na Facebooka, siano na wynos. Co? Siano na wynos. Cała Senka była w sianie. No. Boże, coś nie wyprawiało z naszymi koni. Pięknie pachnie. No. Tak pachnie, taki zapach przypomina mi też... Tak, jedz już, no koniec. Ten zapach mi przypomina... Tak mniej więcej też tak w chlebie pachniało u Janka i Grażynki. Bo im zawsze było czysto, wiecie? U nich nigdy nie czułeś nawozu, naszych znajomych z Łódki. Pozdrawiam was, jakbyście kiedyś film oglądali. To trzeba przyznać, bardzo dbane. No, Carmen. Co? Stoi Carmen. Carmen stoi też? 2004. Rocznik? Urodzony, tak. Aha. Klacz, Małopolska. Carmen. A przez K pisane, czy przez C? Carmen. A, Carmen. No nasze tak naprawdę to mógł mianę miniaka w paszporcie, tak? No, tak naprawdę jest. No w każdym razie. Prawdziwa Carmen, prawdziwa. No nasza, nie patrząc, była troszeczkę podróbka. Ale w każdym razie miasto, to prawdę po polsku. Panicz. Panicz, o, ty to pasujesz. Ale bardzo ładny kon. Witaj serdecznie. Miłusia. Ty co, drugi kon to mnie pasuje. Malutki. Jakiego maszynia jest? Ale na poezji to mi się przyjechał, nie? I na Śnieżce mi się przyjechał. Panicz, ciekawe, czy ty masz charakter. A ty może być od rasy? W typie jakim? No też Małopolska. Matka NN, ojciec NN. Aha. 2009 rok. Co, kochany, ile ty masz latek? Masz 12 latek, masz. No to jeszcze musisz być dobry, młodziutki jesteś jeszcze. O, tam w tle słychać nawet te ptaszki. Nie. Mają gniazdo. Taki nieufny do końca jest. No jak to? Oj, no. Lepce. Ma piękny jest. A jakiego masz tenia? Cały taki kasztan, brąz. A tutaj masz Bachus. Bachus. No. Taki brąz cały w kasztanie. I taka pręga cała biała po środku, nie? Aha, filmujesz jeszcze? No, filmuję. Bachus. To jest taki... Taki... Uważaj sobie. Nie, on akurat je, wiesz? Bo owsa dostał. I po prostu... Skończyło się filmowanie, czy nie? Co? Działa cały czas. Kinku. Kinku. Mniej więcej coś jak
chorcia. Kinku. Trzeba się w końcu będzie wybrać do naszego stanu. Pociecha, nie? Pozdrawiam wszystkich z pociechy przy okazji, którzy mnie też oglądają. No. Koń prywatny, malachit. To nie wiem, nie pytamy, nie? Malachit. Dobra. Jakie umaszczenia? Mów tam, bo też osoby, kto mogą oglądają, słuchają. Tak naprawdę szary, przyciemniany taki, karbowany, meszaty taki. Meszaty się chyba mówi, nie? W tym przypadku. Ciekawe, też ładnie musi być. Dobrze. O, pokaż tam konik idzie, pokaż tam. Na kole jest, no. A, na karuzeli. Tak. To się mówi. Miorka. Miorka? Śniadanie. Obiad. Nazywa się Jaro. A, Jaro. Tak. No teoretycznie, tak? Cały jaro. Prawie biały, tak delikatnie pogarbowany, no. Takim brązem delikatnie, tak jakby ktoś je poskrapiał.